pewnego dnia zostałem zabrany z tego domu dziecka i przewieziony do miejscowości Płakowice, Kolwówka Śląskiego, do tak zwanego Państwowego Ośrodka Wychowawczego, gdzie przebywało około 1000 dzieci koreańskich. Takich chłopców jak ja przywieziono z całego rejonu Dolnego Śląska, z różnych domów dziecka, też pojedynczo. Około nas było 100 chłopców do tego ośrodka, który był to ośrodek tajny, gdzie nie miał prawa nikt wstępu, ogrodzony, pilnowany i nadzorowany bezpośrednio przez ministerstwo, gdzie przybywały dzieci koreańskie z swoimi wychowawcami, też z Korei specjalnej, i nas rozdzielono. Było 10 budynków po 100 osób w każdym, były dziewczynki i chłopcy oddzielnie, i do każdego budynku, gdzie byli chłopcy, nas, tą setkę, rozdzielono pojedynczo do poszczególnych budynków. To się nazywały bloki, które miały odpowiednie unumerowania, i tam w tych budynkach były pomieszczenia, sypialnie kilkuosobowe, gdzie, jak mnie przywieziono, dostałem się do bloku numer 8 i do pokoju, gdzie było 5 czy 6 Koreańczyków, i ja byłem jeszcze jeden. I następny kolega gdzieś tam daleko, w tym samym budynku, w innym pomieszczeniu, jeszcze jeden tam był, i po prostu byliśmy rozdzieleni. Nie było między nami żadnych już kontaktów, ponieważ cała ta setka chłopców była podzielona na 10 grup, po 10 osób. I każda grupa miała swojego opiekuna ze strony koreańskiej. I nie było możliwości kontaktów, rozmów. Jedyna tylko okazja była taka, że jak chodziliśmy do szkoły, to tylko w klasie mogliśmy się spotkać. W szkole podstawowej w Płakowicach chodziły dzieci koreańskie i polskie. Ja, będąc przeniesiony do Płakowic z Karpacza, nie sądziłem na początku, o jaki to miało cel. Pytałem się jednego z nauczycieli, chodzi w tej szkole, jak to jest, że my jesteśmy i tu Koreańczycy, a to jakieś inne całkiem osobowości, ludzie. A my, chodziło o integrację i wychowania w nowym stylu socjalistycznym, i żeby dzieci koreańskie widziały, że tutaj tak to wygląda i że oni mają też taką rzecz w swoim programie, i że mamy po prostu zintegrować się z nimi, porozmawiać. Oni będą polski się uczyć, my troszkę koreańskiego, i wspólny pobyt. Taki był prawdopodobnie, ja się domyślałem, cel, ale chodziło o całkiem coś innego. Tamci nauczyciele, którzy byli zatrudnieni, byli zobowiązani do zachowania tajemnicy państwowej, składali przysięgę, i nie wolno im było mówić nawet o tym, że my tam przebywamy. Że my przebywamy wśród tych dzieci. Ten ośrodek, jak powiedziałem, był pod stalnym, tajnym zarządem ministerstwa, i tylko i wyłącznie kuratorium ani szkoły nie miały na to wpływu. Szkoła była wydzielona. Jaki był program tej nauczania? W ogóle jaki był program tam? Trudno mi jest określić. Ja chodziłem do klasy szóstej. Do klasy szóstej, tak według dawnego takiego systemu. Uczyliśmy się. Dzieci koreańskie uczyły się, ale to szybko się nauczyły języka polskiego, realizowały program polski. To, co było nakreślone przez władzę, taki był program. Program wychowania socjalistycznego. Ten socjalizm, dlatego te dzieci, te później jak się dowiedziałem, przyjechały z Korei, ponieważ one brały udział w walkach na froncie, niektórzy tam strzelali, tak rozmawiałem z tymi chłopcami w różnym wieku, 13-14 lat, to oni po prostu
mieli przyjąć pewne wartości, które by były, że tak powiem, przeniesione na grunt koreański, ale to się nie sprawdziło. Dlatego też zostali czym prędzej później wszyscy zabrani i z powrotem wywiezieni do Korei, gdzie, jak się dowiedziałem później, zostali tak jak my w Płakowicach rozdzieleni pojedynczo po pokojach, to oni po całej Korei o jeden od drugiego po przynajmniej 100 km. Ta cała 1000 dzieci, a chłopców i dziewczynki zostały rozdzielone. Pozabierano im wszystko to, co mieli z Polski, a więc ubrania, rzeczy, przedmioty i tak dalej. Ubrano zwykłe ubranka i tyle. My żeśmy przeważnie tak chodzili jednakowo ubrani, jednakowe stroje, jednakowe ubrania. I były tam apele, przede wszystkim poświęcone pieśniom patriotycznym, mowa o Kim Il-sungie, o naszych przywódcach państwowych, o przyjaźni polsko-koreańskiej i tak dalej, takie były. I jakieś takie rymowanki, śpiewanki, to takie były zajęcia. Prócz tej nauki szkolnej, to jeszcze były zajęcia z wychowania fizycznego. Dużo poświęcało się czasu na cele sportowe, a przede wszystkim piłka nożna. A przede wszystkim jeszcze jedna rzecz była. Praca społeczna. My, będąc w Płakowicach, ten ośrodek posiadał kilkaset hektarów ziemi, pola uprawne, łąki, zwierzęta. To my żeśmy chodzili, brali udział w strzanokosach, chodziliśmy, jak na przykład uprawa pieczarek, to żeśmy też robili w pałacu tam w Płakowicach. Jeżeli byśmy byli dzisiaj tam pojechali, to bym pokazał, gdzie co to. To też ten ośrodek był samowystarczalny, miał swoją bocznicę kolejową, dworzec kolejowy i swój szpital. Tam przywożono węgiel wagonami, my żeśmy ten węgiel rozładowywali i kolebami żeśmy wozili do kotłowni centralnego ogrzewania. Ta kotłownia centralnego ogrzewania zaopatrywała w ciepło wszystkie bloki w czasie zimy ogrzewania centralne, a przede wszystkim służyła ona na obsługę kuchni, gdzie w stołówce stołowało się 1000 dzieci. W tym budynku były olbrzymie sale jadalne, gdzie po 100 osób siadało, bo taki budynek olbrzymi, a obok była piekarnia też własna, gdzie pieczono pieczywo dla tego. Był sad, w którym żeśmy pracowali też troszkę, i była świniarnia, bydło. Tam też tutaj była taka pomoc. Wszyscy musieli coś robić. Byli podzieleni na takie grupy i pomagali tam robić. Raz w tygodniu wszyscy się kąpali. Był taki budynek, gdzie były takie jakby, Niemcy mieli takie łaźnie olbrzymie, to tam były takie łaźnie, 3 czy 4 pomieszczenia, gdzie wchodziło chyba po 30 osób, prysznice były rzędami i wszyscy się kąpali nago. Nago, takie. I będąc w Płakowicach z dziećmi, z kolegami koreańskimi, zauważyłem, że to były dzieci, niektóre z doświadczeniem wojennym, gdzie brały udział w walkach na froncie. Przede wszystkim, co zauważyłem, były karnie, że tak powiem, zdyscyplinowani. Część z nich była dowódcami takich jak malutkich ogniw w Płakowicach, gdzie pilnowali swoich współrówieśników i donosili nieprawidłowe zachowanie. Oni mieli za zadanie, że tak powiem, czuwanie nad ich. A przede wszystkim większość chłopców przeżywała te sprawy wojenne i pamiętam, jak tutaj przelatywały samoloty odrzutowe czy jakieś inne nad naszym ośrodkiem, to oni wszystko chowali się
pod łóżka, gdzieś szukali schronienia przed nalotami. To jest pierwsza rzecz. Druga, że byli ściśle związani ze sobą, koleżeńsko. Bardzo często, jak byliśmy na boisku czy w lesie, jedli trawę i owoce i jakieś inne rzeczy. Polowali na ptaki, nawet zjadali psy. Robili różnego rodzaju takie ogniska czy jakieś zwierzynę, króliki. Po prostu, mimo że tam oni, to wyżywienie było dość ciekawe, rozmaicone, to jednak oni się dożywiali owocami z drzew, jakieś szczaw czy jakieś inne rzeczy. To było, z tym, że mówię, że byli strasznie bojaźliwi w niektórych momentach, ale byli zawzięci jeden za drugiego. Ja sobie przypominam, jak się mówię, czy chcesz się ze mną bić, czy chcesz się przyjaźnić. Bić to znaczy się buisikia, czy chcesz się bić. I ćwiczyli tężyznę fizyczną, byli sprawni bardzo. Często nas wywożono, tam w tym okresie czasu, byli zawzięci, do lasów. Między Lwówkiem Śląskim a Płakowicami Bielanką, olbrzymie lasy, tam żeśmy zbierali jagody do posiłków, do robienia tutaj, do też stołówki. Prócz pracy na polach, zbieranie ziemniaków czy tam przy zbożu, to jeszcze i te jagody dochodziły. I oni normalnie wyrabiali normy, były określone normy, gdzie trzeba było uzbierać tyle i tyle i oddać. Przyjeżdżał samochód, stawiano kubły, dostawaliśmy napoje i napitki i te rozliczaliśmy się z jagód. Były takie nieposłuszeństwa, to byli karceni, przywołani do tego. Dużo dzieci chorowało. I tu trudno mi jest powiedzieć, ja tylko znam jeden przypadek, gdzie dziewczynka chorowała na białaczkę, i była we Wrocławiu. Jeden z lekarzy, hermatolog, się starał ją w jakiś sposób wyleczyć i robił różnego rodzaju doświadczenia, transfuzje, ale nie udało się, została pochowana we Wrocławiu. To też był taki przypadek, że była jakaś konsternacja. Przyjechał ambasador, gdzie to jest dziecko zniknęło. I powiedziano, że zgodnie z naszym zwyczajem dziecko zmarłe chowa się. A co z tym dzieckiem zrobić? I on został pochowany we Wrocławiu na cmentarzu. Dziewczynka. A inni chłopcy czy umierali, czy nie, to trudno jest powiedzieć, bo to było masę ludzi. I jak to wyglądało? Wiem tylko, że apele, meldunki i karność była wysoka zachowania. Także ja przebywałem z chłopcami też w szpitalu, bo ja też chorowałem. Tam, no to patrzyłem się, jak to byli. Przede wszystkim dzieci przywożono lekarzy z Wrocławia. I były tutaj robione jakieś badania leczenia, albo wywożono do Wrocławia. Akurat mnie nie wywieziono, ale tam przebywałem jakieś może miesiąc czasu. Jakąś chorobę też podłapałem od tych dzieci koreańskich. I tyle to. Ale dla nich były organizowane różnego rodzaju capszczyki, filmy sprowadzano. Jakieś ideologiczne, było kino na miejscu, gdzie wyświetlano filmy i wszyscy musieliśmy obowiązkowo uczestniczyć w oglądaniu projekcji. I jakieś imprezy z okazji urodzin Kim Ir-sena czy Stalina, coś takiego. To było. To tylko tyle. Pamiętam, ale już nie byłem dłużej, bo tam mi po roku czasu wywieziono, a dzieci koreańskie później też. Wiem, że część dzieci koreańskich ukończyła szkoły zawodowe, bo taki mieli przykład,
zawodowe i liceum ogólnokształcące we Lwówku Śląskim. Jakiś był jeden z najdolniejszy, który, no tam pamiętają o nim, że był prymusem. Uczyli się, że tak powiem, niesamowicie. To trzeba przyznać, że to było. Natomiast jeżeli chodzi o ośrodek wychowawczy w Płakowicach, tam było całe czyste wychowanie ideologiczne, żadnych czułości, miłości jakichś rodzinnych namiastek, a wręcz przeciwnie, były nawet i takie sytuacje, że nie było możliwości, żeby dziewczyna się pocałowała z chłopakiem, koreańska czy tam koreańczyki. Polskich dziewczynek nie było, były koreańskie, ale widziałem, że żadnych kontaktów przyjacielskich, koleżeńskich nie było. To było takie tak dziwne, że nie było. Jedyna rzecz, która tam mi się uwidoczniła, to tylko była silna więź koleżeńska, jeżeli chodzi o chłopców, ale żadnych innych nie było. Czy wspomnień o rodzinach, czy coś takiego, to tutaj tego, jakichś namiastek rodzinnych nie było. Obchodzenie jakichś uroczystości, urodzin czy imienin, tego nie było. Jak to w normalnych rodzinach są jakieś tam takie okoliczności. W domach dziecka tych państwowych też takich nie było. Były tylko obchodzone uroczystości państwowe, 1 maj i jakieś tam z okazji 22 lipca i żadnych innych nie było przygotowanych. Czy... No. Będąc w internacie, w zdrojowisku, to obok tego internatu była stacja, jest stacja kolejowa Zdrojowisko i rozpoczyna się za stacją teren Rize. I mnie to ciekawiło, ponieważ dużo miałem czasu wolnego, soboty, niedzielę i to z kolegami chodziliśmy zwiedzać. Pierwsze, co nam się ukazało, to wybudowane jakieś takie drogi betonowe. Drogi betonowe. Zaczynałem zastanawiać, dokąd te drogi, bo już nie wiedziałem, że to tam jest jakiś kompleks. Komplet. I następnie jakieś takie zabudowania już wstępne i obok tych zabudowań były złożone tony worków materiałów betonowych. Cement. Dalej zauważyliśmy wejścia do podziemi. I tam właśnie te drogi, które tak prowadziły, takie betonowe, doszliśmy do wnętrza. I tam właśnie jeszcze było oświetlenie, się świeciło. Zastanawiamy się, dlaczego, co tutaj pracują. Myślałem, że to górnicy coś tam robią. I patrzę, że tam leżą porzucone karabiny, dalej gdzieś tam motocykl stał i dalej, a zapytałem się, bo tam jeszcze był z nami jakiś jeden, a mówi to tutaj jeszcze to, bo to z elektrowni, mówi to tu jest zasilane Ludwikowice Kłodzkie, z Ludwikowic Kłodzkich i że to podlegało pod tą tutaj, że tu Niemcy coś budowali, więc poszliśmy sobie dalej i tam właśnie mówię z tej broni, to jak tam tego, to żeśmy sobie zaczęli strzelać, patrzeć się, tak nierozważnie. A później sobie myślę, no to jeżeli tu stoi, nikomu nie należy się, to pójdziemy dalej, zobaczymy. Zobaczyłem olbrzymie, wydrążone komnaty, obcementowane. Kapała woda, jakieś tam takie z góry takie były, zwisające jakieś i no ale dalej żeśmy nie szli, bo tam troszkę było wody i jeszcze jakieś 3-4 to wziąłem ten motocykl, wyprowadziłem, mówię, będę sobie jeździł po lesie tutaj, po tym terenie i wyprowadziłem ten motocykl i tam pytam się, tam taki domek koło dworca kolejowego był i ja mówię, czy tam, czy tutaj,
A mówię, tu możesz tu jeździć, bo tam niedaleko jest Jugów. Jakieś tam jest, mój tam jest, mój niedaleko, mój jest, jeszcze jest jakaś tam twierdza, coś tamtego. No to mówię, Drogosław. Aha, Drogosław, tutaj to taka miejscowość przed Nowa Ruda, a tutaj jest zdrojowisko. To siadłem na łotr i rozpędziłem się, jeszcze była benzyna i jechałem. I rozpędziłem się, nagle samochód przede mną jedzie, wiózł robotników do pracy, górników, a ja na przeciwko nie wiem, nacisnąłem na sprzęgła z przodu i zahamować i mnie motor rzucił o 180 stopni. I ja w tym momencie, kiedy miałem padać na ziemię, mimochodem pociągnąłem ten gaz, a on mnie tak rzucił do przodu. I nie spadłem, tylko normalnie o motor i pojechał jeszcze jakieś 100 metrów, samochód mi dopędził. Ja stanąłem na miejscu i opierniczył mnie kierowca, mówi, ty masz szczęście, bo byś się zabił. I mówię, to niech se weźmie ten motor. Mówię, a skąd masz tutaj? Ja, ukradłeś się coś? Ja mówię, tu w tym był. Tu w tym bunkrze jakimś tam. Te. No i na tym się skończyła moja rola z tego. A wróciłem do internatu, to jeszcze dostałem opieprz od wychowawcy.